27 czerwca 2019 roku. Widzimy właśnie, jak budują właśnie konstrukcję krzyża. Nie nagrywam go. Widzimy właśnie dzielnych konstruktorów. Teraz tak, do góry, dalej do góry, do mnie. Szybko! Szybko do mnie! Szybko, jeszcze szybciej! Dziękuję. Uciekacie z powrotem. Brawo moje, teraz tam moje prawo. Hola, dzwoń do kaski. Dwa koziołki proszę. Dwa koziołki. Proszę szybko. Dwa koziołki szybciej. Raz, dwa, raz, dwa. Polecieli po koziołki. No poleciałeś, ale z koziołkami też biegiem. Praca w re, aż serce się raduje. Cześć Boże, Radziu. Cześć Boże, parę słów. Radziu, słuchaj, mamy tutaj budowę. Budowa się udaje, ponieważ są już lepsze warunki. Mamy tutaj legionowską młodzież sprowadzoną przeze mnie, Łukasza Rempalskiego. Nie da się nie zauważyć. Oczywiście. Będą to wierni patrioci, którzy będą służyć Rzeczpospolitej. Zaczynają od budowy krzyża, a potem będą robić wielkie rzeczy dla Polski. Jak widać, jest dobra organizacja, dobre ludzie się dogadują, jest miło, ładnie, przyjemnie. Dokładnie. Witam Radosławie. Parę słów. Szybko! No, budowa przebiega w dobrym tempie. Myślę, że dzisiaj skończymy. No, dobra atmosfera. Jak przetrwaliście noc? Bez problemu. Cała noc nie przespana. 24 godziny. No, a tak poza tym to bez prowokacji? Bez. Czysta nocka, spokojna. Paterole są. Policja była? Niestety była. Znaczy niestety, dobrze, że była, bo bezpieczni byliście. No, powiedzmy. Tak, proszę się przedstawić. Kasper, jeszcze czas. Jeden, ej! Zamieszkałem w Legionowie. Kasper, Kasper! Parę słów do kamery. Tak, szczęść Boże, Radzie od razu. Szczęść Boże. No tak, budowa idzie dość szybko. Mamy nadzieję, że skończymy tak na obiad, a jak nie, no to na 17. No i jest dobrze. Byłeś całą noc, opowiedz, co się działo. Byłem całą noc, nie było za... Znaczy było fajnie, ten, miała burza być, ale burzy nie było. Dokładnie, proszę się przedstawić. Oskar Borysiek, zamieszkały w Legionach. Parę słów. Było bardzo przyjemnie. Przedstawy, które robiliśmy wczoraj. To było męczące, ale daliśmy jakąś radę. A teraz mamy taką nadzieję, że skończymy właśnie dzisiaj tą całą instrukcję. Skończymy, ale nie wiadomo, które. Dla Telewizji Narodowej wypowiadał się? Jakub Matysiak. Proszę głośniej. Jakub Matysiak. Legionowo? Tak. Okej. Doktorze, parę słów do kamery. Dzień dobry, jest dzisiaj 27 czerwca 2019. Jesteśmy przy pomniku Romana Dmowskiego, ujęcie na pomnik. Tak jest. I dzisiaj ta dzielna młodzież polska bierze udział w zgromadzeniu poświęconemu upamiętnieniu stulecia odzyskania niepodległości. Uwaga, tej prawdziwej niepodległości Polski ze Lwowem, Poznaniem, Gdańsk, no, dostępem do morza, Gdańsk nam nie ukradli nam Gdańsk, ze Śląskiem, Wilnem, Polski suwerennej, będącej podmiotem polityki międzynarodowej. To jest to. Ta koncepcja potem w 1926 roku przegrała z koncepcją generalnego gubernatorstwa, tego co mamy dzisiaj. Polski niesuwerennej, będącej enklawą taniej siły roboczej dla możnych tego świata.
te dwie Polski dzisiaj się ważą i przeważyła ta zła, oszukańcza koncepcja niemiecka, koncepcja żydowska, koncepcja, w której Polacy są drugorzędnym podmiotem, przedmiotem właśnie własnych krajów. My temu mówimy stanowcze nie. Zebrała się grupa ludzi ze Stronnictwa Narodowego im. Jarosława Romana, młodych współpracowników. Intensywnie szkolimy młodzież, żeby ta młodzież kiedyś sięgnęła po suwerenność, po pełną suwerenność narodu i państwa polskiego. To jest bardzo trudne zadanie, natomiast da Bóg, a je zrealizujemy. Jak przetrwaliście noc? Było bardzo wiecznie, zostaliśmy przysypani tutaj się z tych lip. Są lipy bodajże, sypią takie nasionka, no ale było ciepło dosyć, także można było sobie pospać. Jeden pan nas nie poprosił, jeździł po naszych kampusach, żeby zmiażdżyć hotelem, no ale oddalił się, kiedy zauważył, że go obserwujemy bacznie. No i co więcej, Radosław się desyfikuje, był Wojciech Olszański, był Maciej Poreba, zrobili tutaj na żywo bardzo ważne, przekazując informacje, zrobili wejścia telewizji narodowej. No i co więcej, nas na rozdrożu jak co roku, w świetle niepodległości, prawdziwej niepodległości. Proszę zaprosić, panie doktorze, patriotów z Warszawy, z okolic, no i ewentualnie z Tłuszcza. Patriotów polskich zapraszamy, szczególnie z Tłuszcza. Radosław Siedlecki tutaj jest. Będzie jutro wieczorem tort, potem drugi tort. Będzie poprzez tutaj śmijakiem, bo my narodowcy raczymy się śmijakiem. Jesteśmy ludźmi, którzy jedzą świnie. No i wszystko najważniejsze już powiedziane, więc 27 czerwca 2019 roku reportaż dla Telewizji Narodowej przeprowadzał Radosław Siedlecki, czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Ujęcie na młodzież, o której tak dzielnie pan doktor mówił.